Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Suwałkach oraz członkowie Stowarzyszenia Oratorium Jana Bosko zwrócili się do Młodzieżowej Rady Miasta o pomoc przy organizacji planowanych przez nich imprez. Wnioski stały się przedmiotem obrad ostatniego posiedzenia sesji Młodej Rady. Podczas czwartkowej sesji radni wysłuchali wystąpienia przedstawiciela oratorium, który wyjaśnił pokrótce, czym zajmuje się stowarzyszenie i jakie ma ono oczekiwania wobec kolegów z Rady. Pierwsze oratorium powstało w 1841 roku i założył je Jan Bosko. Jest on również twórcą systemu prewencyjnego, który opiera się na rozumie, religii i miłości, według którego staramy się działać w naszym oratorium. Młodzież, która przychodzi do nas, poznaje nasze zasady, jest otaczana opieką. Staramy się ich wychować w duchu salezjańskiej radości i przestrzec przed złami, które czekają na nich w przyszłości. Podczas objętej honorowym patronatem imprezy będą odbywać się gry i zabawy integracyjne oraz dyskoteka. Kolejna inicjatywa, którą zajmie się w przyszłości Rada, wyszła od uczniów Gimnazjum nr 3 w Suwałkach. Uczniowie mają problem ze znalezieniem chętnych do pomocy przy organizacji Światowego Dnia Osób z zespołem Downa, który odbywa się pod koniec marca. Jest to impreza, która ma na celu podniesienie świadomości ludzi zdrowych o istnieniu osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Patronaty nie były jedynymi poruszanymi kwestiami. Sporo uwagi poświęcono problemowi masowych migracji młodych ludzi z Suwałk oraz przeciwdziałaniu im. Młodzieżowa Rada przyjęła też w swoje szeregi 3 nowych radnych. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro społeczności miasta Suwałki. Ślubuję. Dobro społeczności miasta Suwałki. Ślubuję. Gratuluję. Społeczności miasta Suwałki. Ślubuję. Gratuluję.